który grzechy nasze nosił w ciele swoim na drzewie, abyśmy będąc umarłymi grzechom w sprawiedliwości żyli, którego osiniałymi razy uzdrowieni jesteście. Pierwszy list Piotra 2,24. Nasz zastępca. Pan Jezus Chrystus był dla nas przykładem, gdyż jesteśmy powołani na Jego drogę i do naśladowania Jego kroków. Rozważanie życia Chrystusa w całej chwale Jego doskonałości nie może nie mieć wpływu na nas. Dopasowuje nasze myśli i drogi do Jego dróg i myśli. Nie jesteśmy tacy, jak On był, bo mamy grzechy, a On nie miał żadnych grzechów. Potrzebowaliśmy dlatego ofiary przebłagalnej, o której mówi pierwszy list Piotra, 2, 24. Pan Jezus Chrystus, który nie popełnił grzechu, nosił nasze grzechy w swoim ciele na drzewie. To jest coś zupełnie poza nami. Nie możemy iść w Jego ślady. Każda część tego wspaniałego wersetu zasługuje na naszą najbardziej uważną uwagę. Jest to bardzo ciekawy werset. Pierwszy list Piotra 2,24. I dlatego każda część tego wspaniałego wersetu zasługuje na naszą największą uwagę. On sam stał się nosicielem grzechów i nikt inny. On poniósł nasze grzechy. Pierwszy punkt, który tu warto zauważyć, jest taki, że jest to zgodne z tym, czego uczy nas Izajasza, księga w rozdziału 53. Księga Izajasza w 53 rozdziale mówiła, że powinien on nosić nasze smutki i dźwigać nasze boleści, ale przewidywała ona również, że będzie on zraniony za nasze przewinienia i zdruzgotany za nasze nieprawości i będzie uderzony za przewinienia jego ludu, a jego dusza będzie złożona na ofiarę za grzech. Te grzechy były nasze, bo werset zdecydowanie mówi o pracy Chrystusa nie w jego boskim aspekcie jako przebłagania go, ale w jego zastępczym aspekcie jako noszenia grzechów wierzących jemu ludzi, a nie grzechów wszystkich. On poniósł nasze grzechy w swoim własnym ciele jako nasz zastępca. Zgrzeszyliśmy w naszych ciałach. On, stając się prawdziwym człowiekiem, poza grzechem poniósł nasze grzechy w swoim świętym ciele jako ofiarowania, jako ofiarę za grzech na drzewie, ponieważ to wyłącznie w Jego śmierci dokonało się zadośćuczynienie. Nie niósł naszych grzechów podczas Jego życia, ale w Jego śmierci, a my jesteśmy uzdrowieni przez Jego siniałe razy. On poniósł nasze grzechy i uwolnił nas od kary, na którą zasłużyły nasze grzechy, abyśmy teraz mogli żyć dla praktycznej, codziennej sprawiedliwości. Który grzechy nasze nosił w ciele swoim na drzewie, abyśmy będąc umarłymi grzechom w sprawiedliwości żyli, którego siniałymi razy uzdrowieni jesteście. Pierwszy list Piotra 2,24.